Cześć myszy, wszyscy z tej. Ile się zabić moskitu. Cześć wszystkim, myszy z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku Let's Play Minecraft. Wbrew moim poprzednim zapowiedziom, dziś nie będziemy kończyć tej wieży. Dziś tylko powciskam sobie tutaj kobla, żeby mi się poprzedawiał trochę. Bo stwierdziłem, że jednak będę go robił ze Stone Bricka. Jakoś tak mi się to podoba. Nie wiem, może to przez to, że Hogwart robię z kobla, to za dużo tego kobla i muszę odrobić. Ile tych pieców mam? 15, tak? 15, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, osiem, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. To na razie tu zamienię. I tak, dlaczego nie będę robił dzisiaj obiecanego. Boże. Obiecanej wieży. Otóż dlatego, iż postanowiłem zrobić dziś coś, czego jeszcze na waszych oczach nie robiłem. I nie podniecajcie się, nie o to chodzi. Pomyślałem sobie, że wypadałoby z wami trochę pozwiedzać mój świat, bo tak naprawdę ani ja go nie znam jeszcze za dobrze, ani wy go nie znacie i to w moim przypadku jest dla mnie nietypowe, gdy świat mi waży 3 mega. Więc o, tu za dużo wągla poszło. Więc dziś udamy się na małą podróż po świecie. Też trochę pogadam, bo w sumie mam o czym. I co? I znajdziemy miejscówkę. O, proszę. I znajdziemy miejscówkę także na moją drugą stację kolejki, bo w zasadzie mam budować jedną, a no bez sensu, żeby ona jechała donikąd albo gdzieś tu blisko. No, na takie niewielkie odległości mogę mieć choćby łódeczkę. A chciałbym mieć na większe odległości. Źle policzyłem oczywiście. Piątka z matematyki. Wsadź to tu. Bez skojarzeń. A chciałbym jakąś miejscówkę ciekawą znaleźć. I. Pier tego kobla. I coś pokombinować też tam. Tym bardziej, że mam fajny pomysł jeden. Ale na razie o tym trzeba. Wsie piece zapełnione. Magazynek mam, nie mam. Jeszcze to i to. Kurde. Przyda się trochę miejsca. I tak, a propos ostatniego odcinka. Kilku z was wyczuło, że jestem lekko przeziębiony, zakatarzony. To jest prawda. Jestem lekko zakatarzony, dlatego popijam sobie właśnie zupkę instant. Wiem, że padnie to pytanie, więc od razu uprzedzając je odpowiem. Jest to zupka cebulowo-serowa z dodatkiem czosnku. Po prostu muszę pić coś gorącego, a to był najlepszy. To było najlepsze, co mogłem znaleźć w mojej kuchni, żeby dodać tam czosnek, który na przeziębienia działa jak antybiotyk prawie. Nie wiem jakiej jest firmy i nie obchodzi mnie to, ważne, że jest pitne i zjadliwe, że tak to ujmę, a więc wasze zdrowie. O, od razu gardziołko mnie drapie. Idziemy w kierunku z góry nieznanym, z góry nieprzybliżonym. No i takim bardziej losowym, nie wiem. Tam jest mój świat, tam też byłem, to pójdziemy sobie na lewo. Znaczy no, na to drugie lewo, no. Tia, co tam jeszcze? Aha. Ło, coś na mnie warczy już. By the way, a nie, mam łóżko, dobra, jest! Udało mi się przygotować chociaż raz. Świnia.
Słuchajcie. I tak, co ja domiałem? Aha. Serdecznie, bardzo ciepło i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję wszystkim, którzy tak pozytywnie ocenili moją twórczość muzyczną z Infocasta. Please. Dobra, już po frizie. Było to bardzo miłe dla mnie. Bardzo przyjemne. I co jeszcze? I chciałbym Wam się za to jakoś odwdzięczyć. Także być może jeden z utworów udostępnię Wam do pobrania. Ale to jest być może i jeden. I musicie pamiętać jednakowoż, że używanie moich utworów w swoich filmikach, w waszych filmikach, bez mojego zezwolenia, będzie naruszeniem i ja takie naruszenia będę jak najbardziej raportował, zgłaszał gdzie trzeba i egzekwował jak najsurowszy wymiar kary, bo ja nie po to tworzę, żebyście wy na tym korzystali w taki sposób. A brak mojej odmowy nie jest równoznaczny z akceptacją. To znaczy, że jeśli wyślecie mi wiadomość, czy możecie użyć utworu, a ja na nią nie odpowiem, to nie znaczy, że się zgodziłem. I to w zasadzie wszystko na ten temat. Lecąc dalej. Dziś chciałbym także polecić wam coś, czego normalnie nie polecam, może głównie, o, wiocha. Głównie dlatego, że nie mam, o, jakiś łoś się kąpie. Nie mam ku temu sposobności, a mianowicie, chciałbym wam polecić na Facebooku założenie konta wszystkim tym, którzy są hejterami Facebooka, którzy nienawidzą Facebooka tak jak ja nienawidzę Steama. Chciałbym wam polecić założenie konta na Facebooku w jednym, jedynym celu. Abyście kliknęli lubię to na stronie Polskiej Pomocy Afryce. Jest to w zasadzie, was nic to nie kosztuje, jest to bezinteresowne, a w kilka sekund możecie sprawić, że dzieci i generalnie ludziom w Afryce życie się poprawi, dostaną jakieś szczepionki, być może też pomoc z jakichś dziedzin nauki. No jest to bardzo szczytny cel, nie ukrywam, i poparłem go od razu, zadeklarowałem swoją pomoc od razu. Adres tej strony znajdziecie w opisie do filmu i prawdopodobnie wyświetla się też teraz. I naprawdę rozumiem, że niektórzy nienawidzą Facebooka i tak dalej, ale załóżcie to jedno konto i chyba, że macie własne i chcecie polubić tę stronę. Ale dla tych, co nie mają, Boże, wybaczcie te lagi, ale to przez to, że świat się generuje zapewne. Co ja miałem, bo zgubiłem wątek. Ach tak, załóżcie to konto, jeśli go nie macie i polubcie tą stronę, bo naprawdę nic was to nie kosztuje, a możecie w mega prosty sposób komuś pomóc. I to nie będzie taka pomoc na zasadzie podniosę ci książkę. To nie będzie taka błahostka. To naprawdę może uratować komuś życie. Także zastanówcie się. Nie namawiam was do, nie wiem, korzystania z tego konta, jeśli naprawdę nie chcecie, do używania go czy uzupełniania go prawdziwymi danymi, bo z tego co zrozumiałem, to właściciele tej strony dostaną fundusze na to wszystko od sponsorów za każdą osobę, która polubi stronę, a nie za to, że dostaną ich adresy e-mail, bo w sumie Facebook nie udostępnia adresów e-mail, więc o to się bać nie musicie. Nic wam nie zaszkodzi, przynajmniej ja mam taką nadzieję. Na dzień dzisiejszy dostałem informację po prostu, że wystarczy tą stronę polubić. Może, a ja nie lubię lasów. I mam nadzieję, że to się nie zmieni. Jeśli coś się zmieni, wola będzie wasza. Czy idziecie w ten układ, czy nie.
Ja na dzisiaj serdecznie to polecam. Aha, no tak, nie mogę biegać. Już tam creepera przylukałem. Boże, boję się. Ła, nie, 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 nie. Dobrze. Dobrze, dziadu, wykopałeś mi norę na pierwszą noc tutaj. Znaczy na pierwszą noc, ale to w ogóle wygląda jakby tu coś już wcześniej wybuchło i ktoś to zakopał. Whatever. Nieważne, dawać, dawać ten. Więc tak, no nic was to nie kosztuje, możecie komuś naprawdę bardzo pomóc, więc zastanówcie się nad tym. Ja już to zrobiłem, już poleciłem, znaczy polubiłem tą stronę i mam nadzieję, że to się nie zmieni w głupi żart, bo takie informacje też kiedyś dostawałem, że takie strony po jakimś czasie zmieniają swoją działalność, na przykład na, no nie wiem, jakieś typowo kretyńskie w stylu lubię placki i tak dalej. Mam nadzieję, że z tą stroną się tak nie stanie. Ale już się zamykam na ten temat. Zwiedzajmy świnie. Znaczy, zwiedzajmy, o, świnie. Nie, że zwiedzamy świnie, bo nie no, do tego to by się obrońcy praw zwierząt przyczepili. Trzeba by coś przekąsić. I nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że ta świnia jest bardzo dobrym pretendentem do mojego śniadania. No, ale w sumie chyba jednak nie będę teraz zżerał tych świńskich łomletów, tylko zaniosę je sobie do domu i tam będę smażył, mimo że już mam taką swoją farmę świń. To wolę sobie pozbierać obcych świniach, że tak to ujmę. A i przy okazji gratulacje dla tych, którzy w samym audio z zeszłego odcinka wyczuli, że byłem na kacu. To jest nie lada wyczyn, po samym głosie wyczuć, że ktoś jest na kacu. A mnie jeszcze trzymało nieco z... Ale z Sylwestra. Tum, 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 tum. Fajna kura, tylko taka mała trochę. Chciałbym coś większego. Zresztą w ogóle nie wiem, czy teraz gór szukać. Już mam swój kompleks górzysty. Nie wiem, czy jest mi potrzebny drugi. Teraz? Jezus, czy ja słyszałem creepera? Ja podgłośnię sobie trochę głośniki, bo już nie wiem, co słyszę. Juppa. I tak, przy okazji, jak już zabrałem się za polecanie, chciałbym wam polecić tym razem także kanał na YouTubie, niezwiązany zupełnie z Minecraftem. Jeśli lubicie niekrytego krytyka, to myślę, że ten koleś też wam się spodoba, bo jego typ humoru jest podobny do niekrytego. Z tego co widziałem, i tak całkiem nieźle mu idzie z widzami. Mam nadzieję, że chociaż zdycha mu przybędzie po moim poleceniu. I pewnie większość z was, może nie większość, ale część jakaś, już go kojarzy. Bo naprawdę jego popularność całkiem przyjemnie rośnie. W zeszłym tygodniu, jak patrzyłem, miał 800 osób, widzów. Później, tydzień później, niecały, miał już 1500, więc w tydzień 800 osób to nie jest zły wynik. Ale do rzeczy, o kim mowa? Jest to koleś, który w bardzo śmieszny sposób pokazuje szarą rzeczywistość Polski. W taki śmieszno nietypowy sposób, o. Tak to ujmę, przy okazji konstruując przy tym strasznie dziwne rzeczy i wykonując bardzo dziwne ruchy. Swoją drogą, sam jego ubiór jest zaskakujący. Mianowicie chodzi mi o faceta o niku depatenciarz. Widzisz, po prostu patenciarz.
Udział o górach? Udział. Tak jak mówię, jego filmiki nie mają nic wspólnego z Minecraftem, ale jeśli na przykład macie jakiś chwilowy zastój w Minecrafcie, czy coś, nie chce wam się budować, nie macie na nic pomysłu, macie ochotę coś pooglądać, ale macie w ogóle nawet dość też oglądania Minecrafta, czy po prostu nie wiem, już obejrzycie wszystko, co jest na YouTubie o Minecrafcie i czekacie na nowy materiał, możecie oglądać jego, jest jak najbardziej pozytywnie zakręcony, można śmiało go oglądać i jak się nudzi, i jak się ma coś do roboty, ale zwyczajnie się człowiekowi nie chce. Jego, nie, Boże, link do jego kanału też będzie w opisie do tego filmu. I prosiłbym, żebyście tam też zostawiali jakieś informacje, że jesteście ode mnie. Żebym ja miał po prostu wgląd, ilu z was się zainteresowało chłopakiem. Znaczy chłopakiem, facet jest starszy ode mnie, no ale... Braterska dusza. No i dotarliśmy do morza, kruca. I co by tu teraz? No łódkę trzeba... Nie, z krafta. Łódkę by trzeba machnąć, bo nie ma wyjścia. Za bardzo z tej sytuacji. Dawaj. No. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Jest łódka. Zrobię sobie dwie, bo ja mam unikatową zdolność do rozwalania łódki o lilpady. Zbieraj krafta. No dawaj. Dzięki. I lecimy. Bum, bum, bum. O. Dzięki Optifine'owi fajnie się widzi dno dużo lepiej. Dawać mi zupkę. Oj, już nie jest taka cieplutka. Żeby rozmieszać. Smacznego, jeśli też ktoś coś je. Bo wiem, że lubicie oglądać i jeść. Albo w sumie jeść i oglądać. Nie wiem. Przepraszam, że ja gdzieś dopłynę dzisiaj. Czy dopiero jutro. Bo już tak dość daleko zapłynąłem, a końca nie widać. O, wyspa, jej. Ale wielka. Obejrzyjmy ją sobie, bo ona się tam generuje w dal. Stój! No. Generuje się tam w dal i nie wiem, czy... Może będzie coś godnego uwagi? No jasne. No mówiłem, że sierota i tyle. Od urodzenia. Świnie. Drzewa. Ziemia, świnie, drzewa. No na razie nic oryginalnego nie ma. Krowa, o, krowy dawno nie widziałem. Krowa, ho, muszę cię o coś zapytać. Słuchaj, jest taka sprawa, czy jest, no nie przytakuj, jak jeszcze nie zadałem pytania. Jest tu coś godnego obejrzenia, polecenia? Idę. No ale zabierz zad, bo nie mam jak wejść, no. Gdzie mam iść, tam? Co tam jest? No mów, bo ja już powiedziałem. Co jest godnego polecenia, no. W ogóle pomagasz Afryce? Nie, bo to widzę, że ty taka sknera jesteś, idziesz. O, wejdę sobie na drzewo. Jak tarzan jakiś. I obadam sobie okolice. Tylko, że tu nic nie widać. Aha,
O, dzisiaj spojrzę, tam się świat generuje, to dobrze. A, tu jakaś fajna góra się generuje. No i fajnie było, ale się skończyło. Ojejku. Znajdę ja jakiś ciekawy teren, czy nie znajdę? Ciap, ciap, ciap. Stop. Zupka time. Już końcóweczka. No. Dziękuję. Dobre było, nikt nie żygał. Zabieramy się do kopania. By the way, ostatnio, i to właśnie to mnie dziwi, że dopiero ostatnio wielu z was zaczyna narzekać na mój texture pack. Otóż, mnie się on oficjalnie podoba i ja na razie nie mam zamiaru go zmieniać. Jak mi się przestanie podobać, to go zmienię zapewne. Ta jest krowa. Zamknij się. Webshot. No, suń, dupala. W każdym razie. I zgubiłem wątek przez krowę jedno, no. Na razie nie zamierzam zmieniać tekstur paku. Mnie się on podoba. Jak wam się nie podoba, to nie wiem, no. Nie każę wam z nim grać, więc ten moment w moim filmiku, jak musicie na niego patrzeć, to chyba przeżyjecie. Nie wiem, no jak znajdę jakiś moim zdaniem ładniejszy, to na pewno was nim uraczę. Wielu z was proponuje mi Johna Smitha, mi się on wcale nie podoba. Nie wiem czemu. Tak już mam. Zastanawiałem się nad misą, ale to było chyba full nazwa, to była chyba Misa 120, coś takiego, nie wiem. Ale jakoś tak nie chce mi się tego szukać. I nie chce mi się tego wgrywać, nie chce mi się ściągać, nic mi się nie chce. Ten texture pack mi się podoba. Cóż, taki mam gust. Nie pogadasz. No, hantuj go! Zaraz ci creeper za plecami wybuchnie i będzie. No. Brawo. O, właśnie. O tym zieleniaku mowa. Zawsze jak się creeper obróci i na mnie patrzy, to ja już mam wrażenie, że mnie widzi. Padło, gdzie? What is this? Au, au, żartowałem, au, au, nie, 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 idź, 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 idź pan, idź pan. No tak. Więc nasza przygoda się zakończyła, wracamy do domu. Pociąg dojeżdża do stacji, jest. Fuck. Fuck. To teraz mamy przechlapane. Jest noc, jest ciemno, jest... Jestem gdzieś, nie wiem gdzie, nie mam kompasu. I teraz mam dwa wyjścia w zasadzie. Skorzystam z pierwszego, a jak pierwsze nie wyjdzie, to zacznę korzystać z drugiego. Ale to już, jeśli do drugiego dojdzie, to nie na waszych oczach zapewne. Otóż mam wyjście jedno, albo odszukać tamto miejsce, co zapewne mi nie wyjdzie. Albo wyjście numer 2. Jeśli mi to nie wyjdzie, to znajdę sobie jakąś jaskinię i będę tam siedział tak długo, aż wykopię jakiś redstone, trochę żelaza, przetopię to, zrobię kompas i wrócę do domu. Nie chcę używać takich metod w stylu kartografer i namierzanie swojej miejscówki
i próbowanie dotarcia do domu, bo to jest dla mnie oszukiwanie, a w Minecrafta się nie oszukuje, bo to jest normalne legacy. Ta gra to jest dziedzictwo i w to się gra uczciwie. Nie pamiętam tej góry. I to już jest źle. Czemu tu wszystko musi wyglądać tak samo? I po cholerę ja w ogóle zaczepiłem Endermana bez miecza. Przecież mając łuk, to równie dobrze mogę z nim iść na kwiatki. Kurczaku, wesprzyj mnie, albowiem zabłądziłem. O, czyżby to było tam? Zapewne nie, no ale. Cóż mi szkodzi spróbować? Teraz to już mi nic nie szkodzi. Kurczaki, wskażcie mi drogę do jasnej góry. Co mi przyszło do głowy, żeby tam łóżko zostawiać? Tak, gdybym się na spawnie pojawił. No, w sumie zawsze mi pozostaje się zabić, tak, racja. Super. Po prostu super. A jeszcze jak ktoś nie zauważył, to ja tam miałem 3 diamenty, bo miałem sobie nazbierać drewna i zrobić Key of Diamondowy. Ale śmierć mnie dopadła przed tym zdarzeniem. What a shame. Oh fuck, nie mówcie mi tylko, że. Jej, nie mówcie mi tylko, że ja w ogóle nie spałem na tamtej wyspie. Goddammit. No, jeszcze myszka mi świruje teraz. W zasadzie to ostatnio się dowiedziałem, że to nie myszki wyna, tylko podkładki. Z czym się w zasadzie zgadzam, no bo podkładkę mam typowo pod. Jezu, obraca mnie na wszystkie strony. Typowo pod mysz kulkową. Za cholerę nie pamiętam tej miejscówki. Nie, wiecie co? Walić to. Teraz się idę zabić. Trochę sobie poczekamy, bo zwiedzamy sobie dno w międzyczasie. To mały krok dla człowieka, wielki dla kanciaka. Atmosfera jest nieprzyjazna, ale da się kolonizować. Houston, mamy problem. No, teraz już pociąg jedzie. Mam nadzieję, że do właściwej stacji dojedzie. Tiu-tiu. Your home bed was missing or obstructed. Czyli twoje domowe łóżko miało obstrukcję. Gdzie ja jestem? Tam jest dom? No tak. Żeby tam był dom, żeby tam był dom, żeby tam był dom, żeby tam był dom. Żeby tam był dom, żeby tam był dom, żeby tam był dom. Żeby tam był dom, żeby tam był dom, żeby tam był dom, żeby był dom, dom, żeby był tam.
żeby tam był, widzę świeczki. Jest nadzieja. Tak, most się buduje, jestem w domu. Ciesz się, owco, ze mną. Nie wypinaj się na mnie, tylko ciesz się ze mną. Dom się buduje. Nie płaczę. Już nie. Już nie. Już. Fuck. Szanie dojdę. Oj, domku, jak się cieszę, że cię widzę. Tak, notka na następną podróż po świecie. Nie patrzeć na Endermana, jeśli nie ma się w zasobniku miecza. No i tak, no, chyba będziemy to kończyć, tą nierówną walkę, tylko sobie wrócę jeszcze do domu. I w następnym odcinku już się weźmiemy trochę za budowanie, a mianowicie za budowanie najpierw tej nieszczęsnej wieży obserwacyjnej, a później za stację kolejki. Chociaż dalej nie mam pojęcia, gdzie miałaby prowadzić, ale whatever. Może jeszcze sobie sam pozwiedzam. To w międzyczasie. Filmik. O, wow. Wyjaśniający, gdzie znalazłem miejscówkę, co tam jest, co będzie. I tak dalej. No nie gadajcie, że to się jeszcze nie przepaliło. No to są jakieś jaja. I to bardzo mało zabawne jaja. Nic mi nie spadnie na poprawę humoru. Przejdziemy sobie tam lepiej widać. No i tak, i powoli będę kończył. Jak widzicie, dalej neta nie mam. Nic nie wskazuje na to, by to się miało w najbliższym czasie zmienić. Whatever. Minecraft. Niech coś wypadnie tak na zabawny koniec. I dla wszystkich, co się nie połapali, to przybliżenie jest kontrolem w OptiFine. Pisaliście mi o tym już dwa filmiki temu, ale ja o tym dobrze wiedziałem. Po prostu nie używałem. To, że czegoś nie używam, nie znaczy, że o tym nie wiem. Co tu mam? Matko, tyle czasu szukałem tych zachlapanych czterech szyn. Whatever. No, chyba będziemy kończyć, bo już tak się szwendam bez celu. Więc dzięki wam za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmików. Zapraszam do ich oceniania, komentowania, subskrybowania, dodawania do ulubionych, wizytowania Facebooka, Twittera, blogera, Google Plus. Oraz także zachęcam po raz kolejny do pomocy Afryce i w przerwie pomiędzy pomocą Afryce i oglądaniem mnie oglądajcie Depotenciarza. Na razie, cześć.